Proszę pana, mieliśmy takie zlecenie, gdzie człowiek wysadził się granatem. Na kanale często poruszany był temat śmierci. Zbrodnie, samobójstwa lub nieszczęśliwe wypadki. Dziś podejdziemy do tych tragedii od zupełnie innej strony. Opowiem wam o jednej z największych firm w Polsce, która zajmuje się między innymi sprzątaniem po zgonach. O trudnej pracy i nietypowych zleceniach opowiedział mi właściciel firmy BioClean. Firma funkcjonuje na rynku już od kilku ładnych lat. Na początku pracownicy zajmowali się sprzątaniem po pożarach. Później dochodziły kolejne usługi, jednak to sprzątanie po zgonach sprawiło, że o BioClean zaczęło być głośno w mediach. Proszę pana, pierwsze nasze zlecenia były, były raczej takim trochę szokiem, natomiast do wszystkiego należy się przyzwyczaić i jeżeli nasza działalność ukierunkowana jest na pozbyciu się przede wszystkim zapachu i przede wszystkim rzeczy związanych ze zgonem, no niestety trzeba to zaakceptować i trzeba po prostu tak wziąć się jak gdyby w garść, w cudzysłowie, żeby po prostu pewne rzeczy przezwyciężyć. Nie ma wątpliwości, że do wykonywania takiej roboty trzeba mieć niezwykle silną psychikę. Nie wszyscy generalnie mogą pracować w tej branży. Mieliśmy tak zwane w cudzysłowie castingi i po pierwszym jak gdyby zderzeniu się z rzeczywistością ludzie po prostu odmawiali, nie chcieli pracować, bo wydawało mi się, że to jest ponad ich siły. Firma na swoim fanpage'u wrzuca co jakiś czas bardzo mocne zdjęcia. Ja muszę je tutaj troszeczkę ocenzurować, bo boję się, że YouTube mógłby zablokować ten film, ale bez trudu możecie znaleźć oryginalne wersje w internecie. Jeden z takich mocnych wpisów kilka miesięcy temu narobił sporo szumu. Przerażające zdjęcie i jeszcze bardziej przerażający opis. Sprzątanie po samobójstwie. Nasza firma jako jedyna w kraju podjęła się tej usługi. Ten post wzbudził naprawdę wiele emocji. Wtedy zaczęło być głośno o firmie BioClean w całym kraju. Przyznam, że ja wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że są w Polsce ludzie, którzy świadczą takie usługi. Śmierć jest naturalną koleją życia, jednak zawsze odrzucamy od siebie myśl na ten temat. A przecież każdego dnia w różnych miejscach w Polsce ktoś umiera i czasami po tej śmierci trzeba po prostu posprzątać. Tak, oczywiście, my nie sprzątamy ciał. Od tego są firmy, które zajmują się, firmy pogrzebowe, które zajmują się wynoszeniem zwłok. Natomiast my sprzątamy to, co zostaje po człowieku. Mimo najbardziej ciężkich przypadków, zawsze staramy się jak gdyby wykonać to, czego wymagają od nas klienci, bo jeżeli my tego nie zrobimy, no to może nie zrobi tego firma XYZ. Tym bardziej, że mieliśmy niejednokrotnie przypadki tego typu, że przyjeżdżały różne firmy i rezygnowały. Ludzie, którzy zawodowo zajmują się sprzątaniem po zgonach, na pewno widzieli wiele okropności. Są jednak zlecenia łatwiejsze oraz takie, które wymagają niezwykłej pracy. Generalnie po długim zgonie trzeba usuwać z mieszkania wszystko. I wtedy kujemy nieraz beton, żeby po prostu pozbyć się tego, co zostaje po człowieku. W tej pracy, aby nie zwariować do wszystkiego, trzeba podchodzić z dystansem. W pamięci właściciela firmy są jednak takie zlecenia, które trudno wymazać z pamięci. Proszę pana, mieliśmy takie zlecenie, gdzie człowiek wysadził się granatem w domu. Było to najgorsze zlecenie, ponieważ sam widok, który pozostaje po tego rodzaju zdarzeniu, jest raz, że nieprzyjemny, a skutki wybuchu granata są, raczej może pan sobie wyobrazić, jakie. I wtedy trzeba, powiedzmy, generalnie wszystko ze ścian, z sufitów, z podłóg usuwać. Generalnie podłogi się wyrzuca, natomiast wszelkiego rodzaju pozostałości po człowieku. Po prostu musimy doprowadzić taki lokal, czy dom, czy mieszkanie do stanu, żeby ktoś mógł później dalej mieszkać. To był najgorszy przypadek, który był dla nas jak gdyby wyzwaniem i nie powiem, nie był to łatwy przypadek. Czas
który potrzebujemy na tego rodzaju usługę, jest to jeden dzień, cały dzień roboczy. Cały dzień roboczy. Proszę pana, my zawsze staramy się przekonać rodzinę, że powierzchowna dezynfekcja nic nie daje, ponieważ płyny ustrojowe wylewają się pod podłogę, pod posadzkę, nieraz jeżeli są nieszczelne fugi. I w tym układzie robienie coś dla samego robienia nie ma sensu. Musimy po prostu w tym układzie pozbyć się całości skażenia. Czyli jeżeli chcemy się pozbyć całości skażenia, musimy to, co jest skażeniem, wyeliminować całkowicie. Zapach wnika we wszystko, co znajduje się w mieszkaniu przy długim zgonie. Od mebli, nawet po sprzęt, który jest sprzętem RTV. Nieraz po 4-5-miesięcznym zgonie śmierdzą nawet telewizory. To jest rozkład ciała całkowity. Znaczy może całkowity, przesadziłem całkowity, ale to co zostaje po człowieku, czyli to, co podczas rozkładu zostaje na podłodze. Proszę pana, zawsze trudno jest usunąć tego rodzaju rzeczy, natomiast posiadamy taką chemię, która neutralizuje wszelkiego rodzaju takie zdarzenia. To jeżeli się nie mylę, to było samobójstwo, czyli ktoś sobie podciął żyły i w tym układzie taka ilość krwi, która zawsze jest w tego rodzaju przypadkach. Tak jak są nieraz sytuacje, że mieliśmy kilku klientów, którzy mieli samochody zakupione gdzieś i akurat była sytuacja, że ktoś zmarł w samochodzie i leżał tam 2 miesiące lub 1,5 miesiąca. Wtedy jest to całkowite wyeliminowanie całej tapicerki, praktycznie rozebranie wnętrza samochodu i wyrzucenie tego, bo z tym się już nic nie da zrobić. My nie gonimy za sensacją. Dla ludzi pewne rzeczy są proste i oczywiste. Jeżeli ktoś gra w grę komputerową, gdzie leje się krew na potęgę, rozrywają się przeciwnicy, to powiem panu, że to, co żeśmy jak gdyby pokazali, czy to, co żeśmy opisali, myślę, że wzbudziło to w ludziach jakąś głębszą refleksję, że życie to nie jest tylko gra.